Szwecja jako członek Unii Europejskiej należy do tej grupy państw, która jest tak zwanym płatnikiem netto. Oznacza to, że wpłaca więcej pieniędzy do wspólnoty niż z niej otrzymuje. Parlamentarzyści tego skandynawskiego kraju co pewien czas sprawdzają, jak pieniądze ich obywateli są wydawane przez kraje członkowskie. Dlatego goście ze Szwecji odwiedzili powiat ostrucki i przekonali się, w jaki sposób zostały wydane tu środki ze wspólnoty. Tak, myślę, że dobrze. Także jestem tutaj, aby zobaczyć, co się za tym kryje. Zawsze możesz sobie czegoś zażyczyć, aby się stało, ale potem musisz coś zrobić, żeby to się stało. O to właśnie chodzi w środkach strukturalnych. Więc my chcemy zobaczyć przykłady, jak są pieniądze wydawane na poprawę życia w krajach. Goście ze Szwecji zwiedzili starą, jak i nową siedzibę starostwa powiatowego w Ostródzie, jak również obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą Centrum Użyteczności Publicznej. Dopiero potem mogli się przekonać osobiście, że to, co pokazywano na slajdach, jest już praktycznie gotowe. Zachwyceni są tym, co zobaczyli, i cieszę się, że dzisiaj naocznie ci, którzy decydują o naszych pieniądzach, zjawili się u nas w powiecie i dumny jestem jako starosta ostrucki, że akceptację przedstawią Państwo, i ja słyszałem po obejrzeniu tego, na co idą te środki. Dumny jestem i cieszę się, że byli u nas. W czasie krótkiej wizyty zarówno przedstawiciele starostwa powiatowego w Ostródzie, jak i goście ze szwedzkiego parlamentu rozmawiali o ewentualnej dalszej współpracy. Nie byłem tutaj przedtem. Byłem wiele razy w Gdyni, w Gdańsku, ponieważ mam takie konstytucyjne obowiązki. Mamy specjalne relacje partnerskie z tamtym obszarem. Ale dla mnie jest to pierwsza wizyta i staramy się zawiązać nowe partnerskie relacje. Wizyty jak ta, która odbyła się w powiecie ostruckim, mają ogromne znaczenie dla kształtowania kolejnych budżetów, a przede wszystkim określania, ile pieniędzy w unijnej kasie znajdzie się na kolejne projekty dla krajów członkowskich.